I zobaczcie, tu jest brama główna wjazdowa. I popatrzcie, jakie zasieki są tutaj przy tej bramie. Zobacz, tam dopiero jest wejście. Jakie łańcuchy potężne są. Raz na godzinę wychodzi szef ochrony i sprawdza każdy kosz na śmieci. I każdy samochód zaparkowany. I samochód, zanim wjedzie tam, jest lustrami od spodu sprawdzany. Cześć. Witajcie. A my znowu w trasie. Jesteśmy już. Kieruj się na północ. Jak zwykle nawigacja jedzie z nami. Tym razem ciśniemy do stolicy. Do stolicy. I to nie jest tak, że odgapiamy od kogoś plan podróży. Sytuacja nas. Życie nas zmusiło dokładnie do tego. Ale połączymy dwa w jednym, załatwimy sprawy najważniejsze w życiu, a potem... Bo jedziemy do lekarza, a potem będziemy zwiedzać. Tak jest. Więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze. Tak, jedyne co nam może przeszkodzić to pogoda, bo 13 województw już ma alerty. W tym województwo, w którym obecnie jesteśmy i do którego zmierzamy, więc trochę się obawiamy, mają być bardzo duże skoki temperatury, bo dzisiaj pokazuje 24. Jutro już ma być tylko stopni 13, mają być burze, mają być wichury. Mamy nadzieję, że jakoś uda nam się przejechać, chociaż chmury no, zbierają się na niebie. Jest już ciemno, nie wiem, bo my tu jesteśmy teraz, pojedziemy przez las i jesteśmy bardzo my ciemni, a tył mamy jasny. Nie wiem, czy tego nie... Nie zmienimy, a może tak. Światełko? Może będzie lepiej. O, może teraz będzie lepiej. Teraz jest lepiej. No i pędzimy przed siebie. Zostało nam 3 godziny 10 minut, czyli 330 km. Jest godzina 20, więc już po drodze nie zrobimy przerwy na kremówki w Częstochowie. Tym razem nie, ale pewnie w drodze powrotnej. Też planowaliśmy wyjechać szybciej, trochę się nam opóźniło, ale może to lepiej, bo może faktycznie ominiemy jakąś burzę i korki i przyjedziemy i tak szybciej niż jak wyjechalibyśmy w porze takiej największego natężenia ruchu. Tempomacik odpalony i można się chilloutować, cieszyć podróżą. Widokami. Za parę kilometrów wjeżdżamy na autostradę i już będzie zupełnie inny komfort jazdy. Na razie oczy dookoła głowy, bo robi się ciemno. A to idealna pora, aby na drogę wyszły sarenki, dziki i inne dzikie zwierzęta. Konie. Konie też. I wcale to nie żart. Takie sytuacje się zdarzają. Dlatego trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo różnie to bywa. Cześć, cześć, witamy w odcinku weekendowym. Znajdujemy się w stolicy. Jesteśmy tutaj z powodu tego, że nasz jeden z załogi wandalejkowej troszkę zaniemógł, wymagał pilnej konsultacji medycznej i jesteśmy tutaj dzięki Alicji i Mirkowi, których serdecznie pozdrawiamy. Których pozdrawiamy, tak, ponieważ załatwili nam najlepszą lekarkę na świecie, która pomogła i jesteśmy przeszczęśliwi. Dzięki temu możemy iść chwilę i pozwiedzać, możemy wykorzystać chwilę i pozwiedzać sobie tutaj stolicę. Idziemy zobaczyć największe atrakcje Warszawy, korzystamy z pięknej pogody i z tego, że mamy co świętować. Także serdecznie pozdrawiamy ludzi dobrego serca, a Was zabieramy ze sobą na krótkie zwiedzanie. Bądźcie z nami. A my właśnie przechodzimy na Starówkę. Tak jest. Samochód zaparkowaliśmy na parkingu strzeżonym, który znajduje się tam za nami. 3 godziny postoju w tym miejscu kosztuje 16 zł, także przyzwoicie. Lokalizacja super, ponieważ znajdujemy się 500 metrów od Syrenki Warszawskiej. I 800 metrów od Pałacu Prezydenckiego. Idziemy na kawę. No. Chyba nas zaproszą, nie? Andrzejek o tej porze chyba nie pija.
myśli, że nas przenocuje. On ostatnio takie rzeczy w modzie. No, właśnie. Nie, bo każdy, kto tam nocuje, to potem źle kończy. Dobra, jesteśmy w miejscu widokowym, pierwszym. I chcemy wam pokazać, ile kłódek jest założonych na barierkach. Niektóre są całkiem ciekawe. Zobaczcie tą kłódkę. Nietypowa. Podobnie jak ta. Ktoś kiedyś będzie miał niezłą zabawę. I tutaj takie całkiem malusieńkie. Co? Ciekawe? O, tu jest dziecko ze zgarażu. Tak, to mieliśmy. A tu jest różowa. Widzę tam prawdziwie nietypową. To już pewnie nie jeden próbował. I tu jest prawdziwa kłódeczka. Dum. Z jakim małym łańcuszkiem. Dobra. Czas na widoki. Narodowy. Bo to jest rosyjska kłódka. To jest z Rosji. No to oni na drewutnie takie mają. Dobra, pędzimy dalej. Jeden z planów podróży mamy odhaczony na mapie naszej. Tak, naszej córce się marzyło, żeby zobaczyć warszawską syrenkę i w końcu się to nam udało. Spacerujemy dalej. Jedna z dwóch syrenek. Idziemy dalej realizować nasz plan. Zabieramy was za sobą. Przed nami Pałac Prezydencki. Kolumna Zygmunta. Grób Nieznanego Żołnierza. No i schody tu po lewa. Oczywiście nie sposób przejść obojętnie obok pamiątek. Kolejny obowiązkowy punkt każdej wycieczki to co oczywiście? Wizyta na poczcie. Znaczek z posypką 16 zł. Tak więc teraz znajdujemy się na Placu Zamkowym. Jesteśmy przy kolumnie Zygmunta. Potocznie nazywany Ziga. Jest właśnie tu. Drugi raz w życiu byłem w tym miejscu. Prywatnie. Dokładnie wtedy, kiedy Legia zdobyła Mistrzostwo Polski. Słuchajcie, było tak dużo ludzi tutaj, że nie dało się tędy przejść. Nie było jednego wolnego miejsca, żeby można było stanąć tutaj nawet. I to tak mają co tydzień tutaj. A Ziga był przyzdobiony flagą. A za mną z tamtej strony Narodowy. Dobra, my pędzimy dalej. Ziga odhaczony. Idziemy do Andrzejka.
Jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim, akurat nie ma jego mieszkańców w domu, ponieważ jak pytaliśmy, są na lekcji języka angielskiego. I got you. Nie zaprosili nas na kawę, nie będziemy tam nocować. Idziemy dalej w swoją stronę. Jeszcze kilka punktów mamy do ogarnięcia. Właśnie inaczej, jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim i właśnie tu idziemy już stąd szybko, żeby nas nie wzięli na nocleg, bo ci co nocowali, to mają kompleciki. Ale można. To i tak za nasze pieniądze. Zabieramy was ze sobą i ciśniemy na kolejny punkt. Do zobaczenia. Znajdujemy się przy grobie nieznanego żołnierza, który jest otwarty od 2 listopada 1925 roku. I tak jest cały czas tutaj warta pełniona, tak cały czas są kwiaty. I płonie ogień. Tak, dokładnie, płonie ogień. Z tyłu za nami pomnik Józefa Piłsudskiego. A tutaj grób nieznanego żołnierza i warta honorowa. Dla tych, którzy odwiedzają Warszawę, przypomnę, że warta zmienia się o każdej pełnej godzinie, a uroczysta zmiana wart następuje tradycyjnie w niedzielę o godzinie 12. Lecimy dalej. Pędzimy. Nic? Ale niebo piękne. Opuszczamy plac imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Zmierzamy do kamperka. Idziemy krokiem pośpiesznym, bo strasznie zimno się zrobiło. Opadła temperatura i naprawdę musimy się śpieszyć. No jakieś fikumiku będzie chyba. Tutaj jest park, który najczęściej są za 200 metrów protesty. Jak zwykle nasza nawigacja. No i słuchajcie, co a tym jest razem? Przecież protest aktywiści? Rolników. Nie, rolnicy. Tak. W tym parku zawsze były najciekawsze protesty. Białe miasteczko i tak dalej. Tak jest. My jeszcze odpoczywamy, robimy sobie przejażdżki przez Warszawę, jest oświetlona nocą, przepięknie to wygląda.
każdym kącie jest coś ciekawego. No i obiecałem dzieciakom, że pokażę im ambasadę Stanów Zjednoczonych i opowiem trochę o tych zabezpieczeniach tej ambasady, bo są bardzo ciekawe i niezwykłe. Ale pięknie oświetlone. I tu jest, co to jest za budynek? Miejsce docelowe jest po prawej stronie. I zobaczcie, tu jest brama główna wjazdowa. I popatrzcie, jakie zasieki są tutaj przy tej bramie. Dzisiejszą noc spędziliśmy praktycznie na pasie startowym lotniska. Udało nam się zrealizować jedno z marzeń, czyli spaliśmy na lotnisku. Jesteśmy na lotnisku Okęcie Warszawa. Nocka przebiegła w przecudownych, otaczających nas odgłosach i dźwiękach. Mieliśmy nad sobą lądujące i startujące samoloty. Jedziemy teraz do naszej babci. Troszkę jeszcze Warszawy i ruszamy dalej. Nie. Nie mamy szans zdążyć. Dobra. I od razu idziesz po bilet, słyszysz? Tak. A ile przystanków pojedziemy? Nie zdążymy. To nasz tramwaj. Właśnie odjeżdża. A który jest następny? A ile by przystanków jedziemy? Nie wiem, na razie. Siedemnastka przyjechała, Iwona. Jakie rondo, jakie? Radosława. Okej. Okay. 5 przystanków. Proszę. Następny przystanek Rondo OMZ. Motorniczy nie sprzedaje biletów. No to jak na tym? Nie wiem. A jakieś aplikacje? Ale to... Ej, kupuję, skasuję z tego.
zobacz, gdzie teraz? No, no, jedziemy w tą stronę. Iwona, popatrz, my jedziemy w tą stronę. W drugą stronę jedziemy. Dworzec centralny. Wysiadamy? Dzień dobry. Powiedzieć ekipa Van dalej 2,5 godziny później. Jesteśmy nadal w tym samym miejscu.
Możecie mi powiedzieć, jak wykasować z mapy sklepy z Lego po drodze? Z nawigacji? Chętnie takie porady przyjmę. Już! Jaki pan żart! Tu można cały dzień spędzić? Ja wierzę, wiem. My tu pierwszy raz jesteśmy, także... Do waszych odwiedzin. Stempelek, taki miesiąc, co nam się wymieniają, więc możemy przychodzić i mieć za miesiąc inny. Proszę bardzo. Super, dziękujemy. Dzień dobry. Dobre lustro. To będziesz miała w szkole tak? No nie do końca. Ej, chodź lustro dla ciebie, Iwono. Ale jestem. Nie. Co jestem? Ja chcę te lustro, bo wiem. Nie, to chodź tu obok. No to widzę właśnie, że... I odsłoń mamie. O, jeszcze dłuższy. O, no jeszcze krótsze masz nogi. Ale ręce. To tułów taki długi. Dobrze, chodź. No i kończymy naszą tramwajową podróż po stolicy. Wysiedliśmy na przystanku, który zwie się Hala Mirowska i idziemy na parking do naszego kamperka. To będzie na tyle. Następne za miesiąc. Następna wizyta w Warszawie za równiutki miesiąc. A my już w drodze powrotnej kończymy weekend. Mamy nowe plany, nowe cele. Musimy zapisać się na rehabilitację i trochę pojeździć z dziećmi na zabiegi. Po zabiegach wracamy na kontrolę do Warszawy, więc jeszcze tej Warszawy na pewno trochę zobaczymy i pozwiedzamy. Chcielibyśmy następnym razem zobaczyć koncert przy fontannach. I co jeszcze? I samoloty, bo nam ciągle mało. Dzisiejszą noc spędziliśmy przy pasie startowym. Było super fajnie. Tak długo patrzyliśmy na te lądujące samoloty i startujące, że około 2-3 w nocy padliśmy i już nam nic nie przeszkadzało. Było naprawdę fajnie. Ale od 8 już patrzyliśmy na nowo. Udało nam się nagrać super shortsa. Wbijajcie na nasz kanał. Jest on tam umieszczony z samolotem w roli drugoplanowej. Mam nadzieję, że się spodoba. Poprosimy o łapkę w górę. Trochę nam ta wizyta w Warszawie poprawiła nastroje, dlatego że widzimy światełko i tym bardziej wiemy, jesteśmy przekonani, że wszystko będzie dobrze. Dlatego jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy Alicję i Mirka. Bo to dzięki to nasze ich wsparciu poznaliśmy się zupełnie przypadkowo, ale mam nadzieję, że będziemy utrzymywać kontakt ze sobą.
Także dziękujemy serdecznie za pomoc. Jest ona nieoceniona. I za jednorożca, bo mamy nowego członka ekipy. Właśnie wspomniałaś, że... Ale włożymy zdjęcie, no nie zrobiło. Mamy nowego członka ekipy, jest to jednorożec, który no, śpi. Tak. W trzeciej klasie. Na łóżku. To co, nie przedłużamy. Dziękujemy, że jesteście z nami. Zapraszamy do oglądania naszych filmów, do komentowania. Pozdrawiamy stałych widzów. Na nich zawsze też można liczyć. Pozdrawiamy wszystkich i do zobaczenia w trasie.